Dzisiaj zapraszam Cię na dwuczęściowy film o tym, jak dać sobie spokój. Podzielę go na dwie części. W pierwszym wytłumaczę Ci po co. Po co w ogóle dać sobie spokój? Po co w ogóle zawracać sobie z głowę czymś takim jak odpuszczanie, wpuszczanie spokoju, um, czy też wybaczanie lub um, akceptacja tego, co jest. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego warto? W drugiej części tego filmu. Natomiast powiem jak, jak to zrobić. Ale dzisiaj przechodzimy do tego, po co sobie tym zawracać głowę. <noise> Powodów jest wiele, każdy z nich jest super ważny. Zapraszam. Jakby nie patrzeć, w dzisiejszym świecie żyje nam się trochę ciężko. To znaczy mamy prawo nosić na sobie pewne ciężary, pewne obciążenia, które nie nałożyliśmy sobie, których nie nałożyliśmy sobie sami, a albo które nałożyliśmy sobie sami, ale trochę bezwiednie, trochę idąc za tym, co ten świat nam od nas wymaga, przed nami stawia. I w tym momencie, gdzieś tam się nawet nie orientując kiedy, budzimy się i myślimy: muszę to, muszę tamto, muszę szybko żyć, muszę szybko. Mieć odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Muszę wszystko ogarnąć, muszę wszystko kontrolować, wszystko musi wyjść bardzo dobrze, wszystko musi mi się udać. Muszę w ogóle to, tamto, to, mieć cudowny dom, cudowny samochód szybki, muszę mieć wykształcenie, muszę mieć dyplomy, muszę mieć takie, a nie inne stanowisko, i tak dalej, tak dalej. Muszę wyglądać w taki, a nie inny sposób, muszę się prezentować, muszę, muszę być lubiana, muszę być akceptowana. Tego wszystkiego jest tak dużo, że po pierwsze powiem ci na ten temat, że jasne, to jest zrozumiałe. No, no my chcemy żyć wygodnie, fajnie, miło, towarzysko, mieć udane relacje, mieć powody do dumy z siebie. To jest oczywiście, że zrozumiałe. Jednak z drugiej strony patrząc te wszystkie chęci, które przerabiają się, prze, przemieniają się, z biegiem czasu na powinności albo przymusy właściwie zamiast stać się rozwiązaniem naszych problemów stają się jego częścią i w tym momencie budzimy się któregoś dnia który jest kolejnym dniem naszego życia i myślimy sobie, o jak mi się nie chce wstawać dzisiaj <grym>, nie dam rady dzisiaj wstać z łóżka i jak mi się nie chce iść gdziekolwiek tak? Czy mi się nie chce iść do kuchni, zrobić coś nadanie, albo nie chce mi się iść do pracy, albo nie, w ogóle najlepiej bym nic nie robił. <noise> I to są takie dni, które nie mogą, znaczy to są takie życzenia w takie dni, które nie mogą być sprawy spełnione, bo ten natłok obowiązków i tych przymusów i tych powinności jest tak duży, że my no zostawiamy to gdzieś tam w sferze marzeń. I dlatego, myśląc o swoim rozwoju, myśląc o tym, jak, w jaki sposób moglibyśmy sobie pomóc, no przychodzi nam jedno do głowy. No tak bardzo chciałbym dać sobie spokój. Tak bardzo chciałabym dać sobie spokój. No i to jest taka tęsknota naprawdę zrozumiała. I teraz, jeżeli ten świat, jeżeli to życie okoliczności potrafią nas przytłaczać i potrafią nas obciążać, a my marzymy o tym spokoju, to zastanówmy się, co się mogłoby stać takiego, gdybyśmy ten spokój sobie dali. Czyli innymi słowy, jakie są korzyści z tego, że nauczymy się trochę odpuszczać, że nauczymy się trochę dawać sobie spokój, trochę wybaczać, trochę zwalniać tempo i odpuszczać te przymusy. Odpuszczać ten pęd ku perfekcji i odhaczaniu tej czeklicy i tego sprawdzaniu, ile jeszcze punktów zostało. I takim życiu na zaś, na zaś. No więc, chociaż może ci się wydaje to oczywiste, jakie mogą być korzyści z dawania sobie spokoju i odpuszczania i takiego zwalniania tempa, to ja i tak je wymienię. <grym> A więc zaczynamy. Powiem ci o trzech konkretnych. Natomiast oczywiście ta lista nie jest skończona. Dawanie sobie spokoju ma wiele zalet i wiele mm, przyczyn, dla których warto taką praktykę w swoim życiu e, włączyć. Ale te trzy punkty warto wziąć pod uwagę jako, jako takie odniesienia do motywacji, żeby jednak o, te, o ten spokój, o to odpuszczanie się trochę postarać. No to zaczynamy. Punkt numer jeden. Po to, żeby bardziej doświadczać tego, co jest. Szybkie tempo powoduje coś takiego, że my ciągle jesteśmy gdzieś jakąś taką godzinę na zaś. Że jesteśmy jeden dzień na zaś. Czyli ciągle jesteś tu, jesteś tu i teraz. Na przykład oglądasz ten film. Ale gdzieś tam myślami ciągle myślisz, że okej, okay, dzisiaj wieczorem, to jeszcze muszę to tamto. Albo jutro, jak jutro stanę, to muszę od razu to tamto i, to, i tak dalej. Albo za tydzień kiedy będę to i to robić, to mam takie spotkanie i na nim, to muszę to a tam tam tam. To jest takie życie, tak jakby o jeden krok do przodu. Czyli ja nie jestem tu i teraz. Nie, ja jestem w tym kroku na zaś. I jeżeli Zrobię ten jeden krok i to zaś stanie się moim teraz, to ja nadal nie jestem w teraz, bo ja myślę o drugim kroku na zaś. Potem o trzecim, potem o czwartym i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie życie szybkiego tempa. To jest takie życie wysokich oczekiwań. I takiego pędu ku perfekcji i po zapinaniu wszystkiego na ostatni guzik. To jest właśnie ten problem. I to też często nas wykańcza. To nas bardzo męczy. Takie życie ciągle na zaś jest y, takim, y, taką pozycją, w którym nasz umysł gdzieś jest odłączony od naszego ciała. Ciało jest tutaj i teraz. Natomiast my myśl, myślami nie jesteśmy nigdy tu, tylko jesteśmy gdzieś tam. Gdziekolwiek to tam jest. No więc zdawanie sobie spokoju, odpuszczanie sobie, jest takim powrotem tego umysłu do ciała i zjednaniem ich ze sobą, z równaniem i przebywaniem tu. Takie zwolnienie tempa powoduje, że my zaczynamy bardziej doświadczać to, co jest. Czyli skoro ja tutaj sobie głaszczę psa, to ja naprawdę jestem z tym psem. To ja naprawdę sobie go podziwiam i sobie go uwielbiam, i relaksuję się i cieszę się przebywaniem w jego obecności. Natomiast, jeżeli mój umysł jest zawsze tam, a nie tu, to ja mogę tego psa oczywiście głaskać, ja mogę, go, ja mogę mu rzucać piłeczki, ja mogę go wyprowadzać na spacer, ale de facto to jest bardzo mechaniczne, a nie faktycznie zaangażowane. Zwalnianie tempa polega na tym, że bardziej angażujemy się w naszą teraźniejszość. Czyli w pewnym stopniu przyszłości dajemy być przyszłością, a nie ściągamy ją na siłę do teraźniejszości. Jesteśmy bardziej bliżej i bardziej um, świadomie z naszym ciałem. Wiemy, co się z nim dzieje, wiemy, w jakiej jest pozycji, jesteśmy świadomi tego, czy przypadkiem nie napinamy jakimś mięśni i nie jesteśmy w takiej pozycji ciągle, bardzo często przed komputerem na przykład. Dlatego też rozluźniają nam się mięśnie. Będąc jednocześnie w tym samym, w tej samej chwili w ciele i umyśle, jesteśmy w stanie doceniać i cieszyć się tym, co jest przed naszym nosem. To nie muszą być wielkie rzeczy, to nie musi być oczywiście od razu egzotyczna wycieczka do Tunezji, ale to może być na przykład spacer z psem. Ale spacer, w którym naprawdę doceniam to, gdzie jestem, czuję zapach świeżego powietrza, czuję temperaturę, widzę, naprawdę widzę przyrodę, która mnie otacza. A nie widzę oczyma wyobraźni jutrzejszy dzień, w którym to tak dużo mam do zrobienia. Więc to jest pierwszy powód, dlaczego warto zwolnić tempo i dać sobie spokój. Po to, żeby bardziej być w doświadczeniach, których, w których obecnie się znajdujemy. To może zabrzmieć mieć dziwnie, ale jeżeli sobie o tym pomyślisz, jak często jesteś obecny lub obecna w doświadczeniach, w których. Jesteś aktualnie. Jak często, świadomie, uważnie jesz, doceniasz swoje jedzenie, albo rozmowę z danym człowiekiem, albo kontakt ze swoim zwierzakiem, albo muzykę, którą właśnie puściłeś sobie z głośnika, albo cokolwiek innego, co jest naprawdę tu i teraz. To jest jedna z przyczyn, dla których warto, bo w tym momencie nie tracimy doświadczeń, nie tracimy możliwości nawiązywania głębszych relacji i spędzania, spędzania jakościowego czasu z innymi ludźmi, nie tracimy, on się nam nie przelewa przez palce, dlatego że my ciągle jesteśmy na zaś, tylko my wracamy tu i teraz i faktycznie doceniamy to, co mamy. I przeżywamy i doświadczamy bardziej tego, co jest. I to jest pierwsze. Po drugie, po to, żeby bardziej akceptować siebie i to, co jest. Żyjąc o jeden krok na zaś, albo jeden dzień na zaś, a może jeden tydzień na zaś, ciągle gdzieś tam, znajdując się umysłem w jakiejś odległości od swojego ciała bardzo szybko rodzą nam się naciski w tym umyśle, który i tak już jest oddalony, naciski co powinno być. Czy my trochę jakby zapominamy o tym co teraz jest, generalnie to raczej nadaje się do kosza, my to, tego nie lubimy, nie akceptujemy, a jesteśmy ciągle w tym co powinno być. Ciągle od siebie wymagamy i ciągle do siebie sobie przypominamy o, jaki to ja powinienem być, co ja powinienem osiągnąć, gdzie ja powinnam już być w swoim życiu, co powinno mnie otaczać, jak ja powinnam się zachowywać. I to jest takie życie w permanentnym braku akceptacji siebie oraz tego, co jest, co rzeczywiście jest, i w permanentnym życiu. Tego, co powinno być w powinnościach, a nie akceptacji. I oczywiście posiadanie planów, ambicji, aspiracji, no to nie jest nic złego, ale one, te aspiracje i ambicje, paradoksalnie, żeby doszły do skutku i żeby się spełniały, one muszą być ugruntowane w akceptacji tego, co jest, czyli takim w takim mocnym osadzeniu, w takich mocnych filarach i podstawach, a te filary nie powstaną gdzieś tam, tylko one muszą być zbudowane tu, tu i teraz. Taki powrót, odpuszczenie i danie sobie spokoju, taki powrót do siebie, powrót do tej sytuacji, w której tu jesteśmy, o czym mówiłam w punkcie pierwszym, jest bardzo mocnym i silnym ćwiczeniem. Samoakceptacji, takiego lepszego kontaktu z rzeczywistością. Ja nie myślę tylko powinnościami, marzeniami, aspiracjami, ambicjami albo porównaniami z innymi, tylko ja myślę realnie, jestem tu. Mam takie, a nie inne warunki. Moje życie wygląda w ten sposób, a nie inny. Moje mocne strony wyglądają tak, moje słabe strony wyglądają tak. Wszystko to jest bardziej ugruntowane w akceptacji tego, co jest. Przy czym muszę przypomnieć, że akceptacja, jeżeli ja akceptuję to, kim jestem na dzień dzisiejszy, to nie znaczy, że mi się wszystko podoba. To nie znaczy, że ja jestem zakochana w tym, jakim, jakim to jestem cudownym człowiekiem. Akceptacja nie jest czymś takim. Akceptacja, akceptacja jest po prostu realistycznym spojrzeniem na siebie i na swoje okoliczności, na swoją, swoje, mm, swoją sytuację. I tyle. Natomiast bycie ciągle na zaś i ciągłe tylko same porównywanie się, jak powinnam wyglądać, jak ja powinnam się zachowywać. No to jest takie odszczepienie, to jest takie odejście, oddalenie się od rzeczywistości, jaka jest. Jeżeli odpuszczamy sobie powinności, jeżeli odpuszczamy sobie nawet w najmniejszym stopniu oczywiście, że ja nie mówię czarno-biało albo jesteśmy tu, albo tu nie, no gdzieś mniej więcej to się waha, to jest jakaś skala to, jest jakieś, to są jakieś ćwiczenia i praktyka. Niektóre dni jesteśmy bliżej teraźniejszości, niektóre dni właściwie ciągle tylko myślimy, ojej, czemu to ja nie mam tak, a tak, tak dobrze jak ktoś tam. I my tak sobie jeździmy na tej skali. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jest dalej, raz jest bliżej. Natomiast to, co mówisz, żeby... To, na co chcę w tym filmie zwrócić uwagę, to jest to, żeby intencjonalnie ćwiczyć to zbliżanie się do siebie. Zbliżenie się do swojej sytuacji, ponieważ to generuje samoakceptację, a nie oddalanie się od siebie i życie w dużej odległości od samego siebie. I to też jest powód, dla którego warto ćwiczyć dawanie sobie spokoju. Teraz trzeci powód. Po to, żeby bardziej uspokoić rozbiegane myśli. Kiedy tak żyjemy na zaś, kiedy ciągle ładujemy sobie, na ramiona, na głowę, na całego siebie tonę oczekiwań, powinności, przymusów no to bardzo trudno o to, żeby ten umysł był spokojny nasze myśli są w tym momencie tak rozbiegane my trochę zapominamy, gdzie jesteśmy przestajemy zwracać uwagę na to, co nas otacza przestajemy to doceniać przestajemy się tym cieszyć <noise> ktoś zabrał ode mnie łapki i co za to się pojawia? No pojawia się bardzo, pojawia się bardzo rozbiegane myśli. Te myśli rozbiegają się w wszystkich różnych kierunkach, bo one nie są tu. I nie potrafią się tutaj odnaleźć, i nie potrafią zaakceptować, a wręcz nawet cieszyć się i delektować tym, co jest tu. One ciągle są gdzieś na zaś. I to w każdym, w każdym możliwym kierunku. Czy ja powinnam to zrobić. A ja żałuję, że tam tego nie zrobiłam. Ja powinna była tutaj już być. O, już rok temu powinnam tam to osiągnąć. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja nie jestem tutaj? A dlaczego ja jestem, coś ze mną jest nie tak, i tak dalej, i tak dalej. To, to, wszystko jest, to wszystko potem zamienia się w jakieś takie owady, które się rozłażą w przeróżnych kierunkach, takie mrówki, które ciągle się ruszają. Taki umysł jest bardzo trudno uspokoić. Jeżeli ciągle jesteś gdzieś na zaś, jeżeli ciągle żyjesz porównaniami z innymi, powinnościami, niestety jest ciężko ukoić, uspokoić i wyciszyć swoje myśli w takim momencie. Tak się trochę waham, bo nie chcę powiedzieć, że taki umysł nie zazna spokoju, bo nie chcę powiedzieć aż tak twardych y, tez. Ale gdzieś tam one mi przychodzą teraz do głowy, że okej, okay, powiedzmy, że jest trudno, o ile nie jest to niemożliwe. Dopiero kiedy wrócimy do siebie, kiedy jesteśmy w stanie być tu i teraz, kiedy jesteśmy w stanie w tym momencie jednocześnie trochę odsunąć te wszystkie powinności, te wszystkie przymusy, to jest stan, w którym myśli się uspokajają. To jest stan, w którym doświadczamy, doświadczamy wyciszenia. To jest dokładnie ten stan. To jest ten stan odpuszczania i dawania sobie spokoju, tu i teraz. I w świecie, w którym wszystko nas ponagla i pośpiesza, i wszystko ma być na czas, i wszystko jest na tempo, ukojenie i wyciszenie swoich myśli jest dobrym luksusowym. I takim dobrem, do, którym, do którego bardzo dużo ludzi tęskni, i nie ma pojęcia, jak się do tego dostać. No więc, właśnie w tym filmie ci mówię, jak potrzebne jest wrócenie do tu i teraz, do swojego ciała i do swojej sytuacji. A odpuszczenie, danie sobie, właśnie spokoju, z tym życiem na zaś. Jak widzisz powodów, dla których warto. Się wysilać i dla których warto praktykować spokój, raczej dawanie sobie tego spokoju, odpuszczanie sobie powinności, przymusów, tempa, i wszelkiego typu obciążeń, które wkładamy sobie na swój, swoje własne ramiona, jest dużo. Każdy, każdy z tych powodów jest ważny, i nawet jeżeli jeden ciebie zmotywował, to to, to już wystarczy. Daj mi znać w komentarzu, co to właśnie jest i jak to wygląda z Twojej perspektywy, dlaczego warto sięgać po ten wysiłek. A niedługo widzimy się w części drugiej, w której Ci opowiem o tym, jak tego dokonać. Do zobaczenia, dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w drugiej części.